Alternatywne pająki i dzisiaj zrobimy sobie fuzję jak w Dragon Ballu, gdyż padnie Arachnite, czyli Peter Parker z takiej kieszonkowej rzeczywistości powstałej ze sklonowania i ściśnięcia rzeczywistości 616. Już tłumaczę. Jest sobie takie wydarzenie napisane przez Dugana jak Wojny Nieskończoności, którego nie jestem fanem. W jego trakcie jedna z postaci wchodzi w posiadanie 6 kamieni nieskończoności, a następnie używa ich do tego, żeby osiągnąć efekt zbliżony do tego, który zamierzał osiągnąć Thanos. Mianowicie populacja wszechświata maleje o połowę, ale robi to w taki kreatywny sposób, że ściska wszystkie osoby ze sobą i powstają hybrydy pomiędzy dwoma duszami jednocześnie. Przechodząc na przykłady, jest właśnie Arachnite, który jest hybrydą pomiędzy Spider-Manem a Moon Knightem, albo Iron Hammer, który jest hybrydą pomiędzy Thorem i Iron Manem, albo nie wiem, Soldier Supreme, który jest hybrydą pomiędzy Doktorem Strange'em i Kapitanem Ameryką. Po zakończeniu Wojen Nieskończoności wprawdzie nasze uniwersum wraca do swojego wyjściowego stanu, natomiast ten klon pozostaje gdzieś tam z boku, więc jakby ktoś go chciał sobie pisać, no to dalej może. A i z chwilą utworzenia tego kieszonkowego uniwersum wszystkie te posklejane z dwóch postaci hybrydy dostały własne genezy wstecz. Tak jakby istniały od zawsze. No i jest sobie mały Peter Parker, który wraca z Muzeum Historii Naturalnej razem z ciocią i wujkiem i zamiast brać taksówkę postanawia przejście przez park spacerkiem. Co okazuje się trochę lipnym pomysłem, bo atakuje go goblinołak. Goblinołak poza tym, że śmiertelnie rani Petera, zabija też ciocię i wujka. No okej, ciekawe jak do tej historii wcisną. A, no tak, jest tam też pajęczy totem, który mówi, że przekaże mu swoją moc i dzięki temu uratuje mu życie. Czasami mam wrażenie, że gdyby nie te grafiki w tle, to bylibyście przekonani, że zmyślam tę historię na poczekaniu. Pająk gryzie Petera, czym ratuje mu życie oraz daje standardowy zestaw pajęczych supermocy, ale również rozbija jego umysł na 4 osobowości. No i oczywiście, jak przyjedzie policja, to nikt nie uwierzy w historię o goblinołaku biegającym po lesie, no bo czemu? Więc na starcie poza 4 osobowościami dostajemy jeszcze wmawianie małemu choroby psychicznej. 15 lat później i po przyjęciu pierdyliarda kolorowych tabletek Peter jest już Arachnite'em, miejscowym bohaterem. I od czasu do czasu pilotowanie jego ciała przejmują różne osobowości, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie. 4 osobowości to pająk, rycerz, szef wielkiej firmy Parker Industries oraz naukowiec Peter. W swoim superbohaterskim życiu Peter będzie głównie walczył z różnymi nadprzyrodzonymi zagrożeniami. A jego najlepszym kumplem będzie Harry. Na tym też etapie Peter zetrze się ponownie z goblinołakiem. Ale walkę niestety przerwie strzał w plecy z paralizatora od Harry'ego. No bo oczywiście goblinołak to Norman, ojciec Harry'ego. Jak to wszystko pięknie się łączy. No jak się wam podoba ta wersja?